To wielka chwila dla naszych sportowców. Dębiczanie od dawna starali się o te inwestycje. Stadion lekkoatletyczny oficjalnie otwarty i przekazany do użytku. Bieżnia sprawdzona, pierwsze treningi już za nami. Budowa nowego obiektu wyniosła blisko 4 600 000 zł. Ja już korzystałem. Mi się bardzo podoba. Bardzo fajne. Na pewno będę korzystał. Stadion jest bardzo fajny. Myślę, że stadion jest bardzo dobrze wykonany. Na pewno się przyda wielu osobom, by rozwijać swoje pasje. Bardzo się cieszymy, ponieważ wreszcie będziemy mieć bardziej dogodne miejsce do treningu, lepszy sprzęt, no ogólnie lepsze warunki. W końcu jest stadion, w końcu jest możliwość trenowania w sposób no taki, na jaki jesteśmy godni. Co nam to da, jakie szanse? No, mamy przed sobą sezon przygotowawczy przed mistrzostwami halowymi, mamy następnie mistrzostwa Polski U16, to już nie dla mnie, ale dla mnie będą mistrzostwa U18 na przyszłych wakacjach, więc myślę, że to da mi bardzo dużo możliwości, dzięki którym będę mógł rozwinąć sam siebie. Budowa stadionu była możliwa dzięki dotacji z programu Sportowa Polska Ministerstwa Sportu i Rekreacji. To ponad 1 200 000 zł. Pozostałą część kosztów pokryto z budżetu miasta. Bardzo długo, 30 lat mieszkańcy Dębicy czekali na ten stadion lekkoatletyczny. Takie są zapiski, kiedy w latach 90. były pierwsze zapiski, że starano się właśnie taki stadion wybudować. Cieszę się, oddajemy stadion dzisiaj. Cała wartość projektu 4 600 000, dofinansowanie 1 200 000, także miasto dołożyło swoje pieniądze, ale cieszymy się. Cieszymy się, bo jest to kolejny kompleks na obiektach sportowych, gdzie możemy się pochwalić, gdzie po prostu w całym Podkarpaciu nie ma takiego miasta, gdzie by taki zespół wszystkich obiektów sportowych był. Myślę, że to szansa dla dębickich sportowców, dla młodzieży, bo na pewno młodzież będzie miała gdzie dać upust swojej energii, ale również marzyć o wyjątkowych chwilach w sporcie. Każdy na pewno, kto będzie biegał, kto ma zamiar biegać, kto ma uczestniczyć i żyć życiem sportowym, na pewno ma swoje marzenie. I życzę wszystkim adeptom sportu, młodzieży, aby osiągali swoje sukcesy. Wspaniały obiekt lekkoatletyczny, lekkoatletyka królową sportu, a Dębica królową sportu na Podkarpaciu. Krótko mówiąc, tak to można podsumować. Wielkie gratulacje dla wszystkich mieszkańców Dębicy, dzieci, opiekunów, trenerów, wychowawców. Tutaj będą mogli realizować swoje marzenia. Tutaj będą mogli spełniać swoje pasje życiowe. Wspaniały obiekt, który przyczyni się do rozwoju lekkoatletyki na Podkarpaciu i w Dębicy w szczególności. Mamy piękną bieżnię, mamy również możliwości skoków dal, rzutu oszczepem, rzutu młotem. Także piękny obiekt. Sportowej Polski przeszło 1 200 000 zł zostało przeznaczonych. Resztę dopłaciło miasto. Wielkie uznanie dla pana burmistrza za inwestowanie w sport. W końcu pan burmistrz nie na darmo jest najlepszym samorządowcem Podkarpacia w zakresie inwestycji sportowych. Wielkie gratulacje jeszcze raz i to widzimy po raz kolejny. Do dyspozycji naszych sportowców jest 8-torowa bieżnia okrężna o długości 400 metrów, rzutnia do rzutu oszczepem, a także skocznia do skoku tyczce, skoków dal oraz wzwyż i trójskoku. Ja mogę powiedzieć wow, 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 wreszcie doczekaliśmy się stadionu lekkoatletycznego, który jest takim dopełnieniem naszych obiektów. Mamy baseny, mamy lodowisko, mamy stadiony, mamy boiska wielofunkcyjne. Naprawdę tego stadionu brakowało. Dzięki naprawdę wielkiej pracy wielu, wielu ludzi, klubów, radnych, burmistrza, wreszcie mamy upragniony obiekt. I mogę powiedzieć, że codziennie na nim mnóstwo dzieci trenuje. Bardzo się cieszymy, że ten stadion powstał. Zresztą ja walczyłam o niego już od lat i nie ukrywam, że cieszę się, że jest otwarty, dlatego że też jestem wiceprezesem Mukli, a Mukla to lekkoatletyka i bardzo wysokie wyniki i ta młodzież jeździła do Robczyc na treningi, więc ma teraz tą szansę w Dębicy być tutaj na tak pięknym obiekcie. Udało się w końcu, ten stadion, że jest, no to wiadomo, że to za czasu Iglopolu powstał ten stadion. No czas najwyższy, żeby go uruchomić, no i udało się za tej kadencji, za kadencję burmistrza Mariusza Szewczyka i naszej rady. Z tego jestem bardzo dumny. Dom jaki taki został wybudowany, a o duszę to zadbają WF-iści. Wszystko będzie zależeć od nauczycieli wychowania fizycznego i od tego, czy będą robić sprawdziany. Po części oficjalnej i symbolicznym przecięciu wstęgi przyszedł czas na wspólny trening. W rozgrzewce wzięli udział uczniowie miejskich podstawówek. Były też pokazy, m.in. sprinterskie, sztafetowe, skoków z wyż oraz rzutu oszczepem.